Witam serdecznie, Mariusz Szlachet z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o bezwzględnych bandziorach i przybliżę Wam dwie postacie ze świata przestępczego. Pierwszy to Wojciech S., pseudonim Wojtas, belkierownik. Drugi to Grzegorz K., pseudonim Ojciec. Śledczy ustalili, że obydwaj przewodzili okrutnej, bezwzględnej podgrupie, która przynależała do grupy Mokotowskiej. Zapraszam na odcinek o liderach gangu obcinaczy palców. Większość osób jako lidera omawianej grupy specjalizującej się w porwaniach ludzi dla okupu uznało Wojtasa, który charakteryzował się niepozornym wyglądem i sprytem. Ludzie, którzy nie interesowali się historią grupy Mokotowskiej, wywodzącej się z Warszawy i dzielnic takich jak Mokotów czy Ursynów, mieli okazję obejrzeć w kinie film o tych dobrze zorganizowanych bandziorach, a niektóre przestępstwa, których się dopuścili, były inspiracją dla reżysera Patryka Wegi. Wega w 2016 roku pokazał widzom w kinach taki film jak Pitbull – Nowe porządki. 3 lata później o grupie Wojtasa i Ojca mogliśmy też przeczytać w książkach autorstwa Janusza Szostaka, takich jak Komando Śmierci lub Ukryte ślady. Wojtas Welkierownik brał także udział w działaniach tzw. Komanda Śmierci, które między innymi zajmowało się likwidowaniem niewygodnych osób dla gangu. Wojtas swoją przestępczą działalność zaczynał od kradzieży samochodów i początkowo uprawiał ten proceder na własną rękę. Po niedługim czasie skrzyknął kolegów z osiedla i od tamtego czasu, według niektórych gangsterów, rządził warszawską dzielnicą Ursynów. Natomiast Grzegorz K., pseudonim Ojciec, swoją gangsterską karierę zaczynał od handlu bronią. Później za pośrednictwem kolegi poznał braci Niewiadomskich, czyli Wariata i Dziada, i z nimi właśnie zaczął robić wspólne interesy. Gangster Ojciec to były sołtys z Brzuzek w gminie Stoczek Węgrowski, który swoje wiejskie życie zmienił na gangsterskie, między innymi w gangu porywającym ludzi dla okupu. W półświatku zyskał sławę brawurową kradzieżą broni z jednostki wojskowej w warszawskiej dzielnicy Bemowo. Sprawa była 3-krotnie kierowana do sądu, ale za każdym razem akta wracały do prokuratury celem uzupełnienia materiałów ze śledztwa. Ostatecznie po 7 latach umorzono tę sprawę. Ojciec skumał się z Andrzejem H., pseudonim Korek, z którym we wcześniejszych latach siedział w więzieniu na warszawskiej Białołęce i między innymi podsuwał Korkowi przedsiębiorców, na których można było zarobić, nakładając na nich haracz czy porwać ich dla okupu. Na porwaniach zarobił najwięcej pieniędzy, współpracując z Wojtasem. W dalszej części materiału przedstawię Wam kilka z bardzo wielu wątków ich działalności przestępczej, a mianowicie zobrazuję przebieg bestialskich i wyrafinowanych metod gangu Wojtasa i Ojca. 31 stycznia 2004 roku porwano Łukasza K., któremu wcześniej zadano silny cios w brzuch, po czym został zawinięty do auta przestępców. Łukasz został przewieziony do tzw. dziupli i przywiązany do łóżka łańcuchem. Gangsterzy skontaktowali się z ojcem porwanego, Zbigniewem K., i zażądali okupu 500 tysięcy euro. Po negocjacjach zgodzili się na kwotę około 400 tysięcy złotych, które mieli odebrać 23 lutego 2004 roku. Ojciec Łukasza prowadził dużą firmę produkującą kostkę brukową, dlatego porywacze przypuszczali, że rodzina będzie w stanie zapłacić za porwanego okup. Kolejne przestępstwo, którego dopuścili się gangsterzy w 2004 roku, to porwanie przedsiębiorcy Stanisława G.
Członkowie gangu podeszli do niego i przedstawili się jako policjanci. Następnie wsadzili Stanisława do swojego auta. Ofiarę porwania przewieziono i umieszczono w domu pod Warszawą, gdzie był więziony 4 tygodnie, przy czym był rozebrany, bity i oblewany wrzątkiem. Banda oprawców nagrała wideo, jak Stanisław prosi swoją córkę o szybkie zebranie pieniędzy. Za pomocą pośredników sprzedał swoje udziały w akcjach firmy ubezpieczeniowej i zapłacił porywaczom 250 tysięcy euro okupu. Na jego szczęście został wypuszczony. 31 marca 2004 roku Mariusz M. jechał samochodem i został zatrzymany przez porywaczy także metodą na policjanta. Mariusz M. został obezwładniony i przewieziony do domu, gdzie był bity i przetrzymywany. Gangsterzy nagrali go na dyktafon i puścili jego błaganie, aby rodzice zapłacili za niego 1 000 000 euro. Wytypowali Mariusza jako ofiarę porwania, ponieważ jego rodzice posiadali kilka nieruchomości. Po odsłuchaniu nagrania rodzina przekazała gangsterom kwotę 200 tysięcy złotych, a ci bandyci w zamian obcięli sekatorem palec Mariusza, podrzucili go rodzicom i żądali dodatkowo 1 000 000 złotych, których w końcu nie otrzymali. Ciało Mariusza porzucili w lesie, ale przed tym zadano cios siekierą w głowę. 24 kwietnia 2004 roku banda porwała Tybetańczyka, mylnie nazywanego Hindusem. Była to przerażająca zbrodnia, a przy tym całkowicie bezsensowna, gdyż nie przyniosła porywaczom żadnych pieniędzy, tylko problemy. Na drastycznym przykładzie tego porwania prześledźmy, jak działali ci bezwzględni bandyci. Około godziny 10:30 miało dojść do porwania hinduskiego biznesmena. Członkowie grupy Wojtasa, podający się za policjantów, zatrzymali kierowcę jadącego Hondą po ulicy Długiej w miejscowości Dawidy. W czasie rzekomej rutynowej kontroli kierowca został wrzucony do samochodu porywaczy, którym po chwili odjechali. Porwanym okazał się Tybetańczyk, niejaki Harisha Hitange, i był to kierowca bogatego hinduskiego biznesmena, właściciela firmy tekstylnej z Podraszyna. Do porwania doszło przez pomyłkę, bo feralnego dnia Tybetańczyk jechał służbową Hondą należącą do jego hinduskiego pracodawcy. Jednak to nie zniechęciło porywaczy, bo jako pierwszy o porwaniu swojego kierowcy dowiedział się właśnie wytypowany biznesmen, który usłyszał przez telefon: "Mamy twojego brata, szykuj 2 000 000 euro za jego życie". Jak się okazało, brat stał obok hinduskiego biznesmena i porywacze zorientowali się, że pomylili osoby. Jednak to nie zmieniło ich planu żądania okupu. Stwierdzili, że nieważne czy Hindus, czy Tybetańczyk, ważne, aby dostać za niego pieniądze. W związku z pomyłką zażądali od rodziny kierowcy niższej kwoty okupu niż za biznesmena z Indii i zeszli do kwoty 800 tysięcy dolarów. Podczas 3 miesięcy wysłali do rodziny porwanego około 400 SMS-ów. Rodzina nie zdołała zebrać takiej sumy, pomimo wsparcia ambasady w Warszawie. Wysłane były apele do gangsterów ze strony żony porwanego kierowcy. W akcję zaangażowano policyjnego negocjatora oraz wyznaczono nagrodę w kwocie 30 tysięcy dolarów za podanie informacji, które mogłyby przyczynić się do ustalenia sprawców porwania i miejsca przetrzymywania mężczyzny. Jako dowód życia Tybetańczyka sprawcy wysłali rodzinie 3 obcięte palce porwanego. Dalsze wątki tego porwania i tuszowania śladów będą oparte na zeznaniach osób biorących bezpośredni udział w tej zbrodni. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie podczas jednej z rozpraw Andrzej K., pseudonim Koniu, zeznał następująco. Dostałem od Wojtasa polecenie, żebym pojechał samochodem Laguną do miejscowości Dawidy. Samochód nie chciał odpalić, dlatego nie brałem udziału w tym uprowadzeniu. Później dowiedziałem się, że Tybetańczyk jest przetrzymywany we Władysławowie pod Grodziskiem Mazowieckim i że często zmieniano miejsce przetrzymywania porwanego. Podczas transportu porwanego nie rozmawiałem z nim. Jechali też za nami Suchy i Janek. Nie rozmawiałem z porwanym, bo mało rozumiał po polsku, ale były robione nagrania dla jego rodziny. Później Wojtas szukał zaufanego tłumacza. Także o tej zbrodni dość szczegółowo opowiadał sam Grzegorz K., pseudonim Ojciec. Z zeznań ojca.
Mieszkanie wynająłem na lewe nazwisko dla Piotra Z, pseudonim Scotty. W mieszkaniu byli też Janusz M, pseudonim Janek, i Andrzej K, pseudonim Koniu. W trakcie rozmowy zorientowałem się, że nie są sami. Zapytałem więc, co trzymacie w tej łazience, świnie? Mając na myśli jakąś panienkę. Okazało się, że ukrywali tam mężczyznę, dokładnie nie potrafię opisać jak wyglądał, ale nie był biały. Pamiętam, że miał obcięte palce. Był to człowiek drobnej postury, siedział na jakimś kocu w łazience. Później pamiętam, że Scotty był bardzo zdenerwowany i kazał nam wynosić się z tego mieszkania. Po kilku dniach wróciłem do mieszkania na Ursynowie. Zapytałem Scottiego, czy już wynieśli tego pana. Scotty odpowiedział, że czyszczą mieszkanie i się wynoszą. Widziałem Janka i Konia, mieli podwinięte rękawy i bardzo zakrwawione ręce. Scotty myślał, że sprzątają już mieszkanie, jednak usłyszałem, że nie zdążyli jeszcze zabrać Tybetańczyka. Scotty otworzył łazienkę i zobaczył poćwiartowanego w wannie człowieka. Był w szoku i zdenerwowany. Zawołał mnie, żebym zobaczył, co zrobili. Stanąłem w progu łazienki i zdążyłem zauważyć tylko, że ten człowiek leżał w wannie i miał obcięte nogi i ręce. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, a Scotty był bardzo zirytowany. Janek i Koniu tłumaczyli, że nie zdążyli posprzątać, bo wczoraj mieli tylko siekierę i nie mogli go pociąć całego, ponieważ szło echo od uderzeń i bali się, że ktoś usłyszy, więc kupili brzeszczoty. Stwierdzili, że będą już kończyć i za chwilę pozbędą się go. Scotty twierdził, że pewnie byli naćpani, bo nie zachowywali się normalnie. Mówił coraz bardziej zdenerwowany tą sytuacją. Mieszkanie będzie całe zakrwawione, będą rozbryzgi, jak zaczniecie ciąć. Na co Janek i Koniu odpowiedzieli, że wcześniej przecięli mu gardło, zostawiając w wannie, aby się wykrwawił. Mówili też o jakichś niemieckich grobach, gdzie rzekomo mieli wywieźć poćwiartowane na kawałki ciało mężczyzny. Zeznania ojca nie pokrywały się z zeznaniami Janka i Konia, którzy poszli na współpracę, korzystając z artykułu 60 kodeksu karnego. Janusz M., zamieszany łącznie w 3 porwania, zeznał, że brał udział tylko w przewożeniu porwanego mężczyzny pod Warszawę. Dość szczegółowo opisał dom, w którym przetrzymywano porwanego Tybetańczyka i twierdził, że nie wie, kto go pozbawił życia. Zeznał, że ojciec go pomawia o te zbrodnie i jest to dla niego niezrozumiałe. Prokurator uznał zeznania ojca za niewiarygodne, co więcej, nie zgodził się na umieszczenie tych zeznań w protokole, które obciążyłyby 2 skruszonych gangsterów. Gdyby okazało się, że są współwinni śmierci Tybetańczyka, natychmiastowo straciliby statusy tzw. sześćdziesiątek. Zeznania porywaczy wskazują, że mężczyzna nie żyje. Andrzej K. twierdzi jednak, że Harisza Hitangę po raz ostatni widział w garażu na ulicy Racławickiej. To jedno z wielu miejsc, gdzie miał być przetrzymywany. Ojciec z kolei upierał się przy swojej wersji, że porwany Tybetańczyk był przetrzymywany i pozbawiony życia w mieszkaniu przy ulicy Jerzewskiego. Kolejną zbrodnią tych oprawców to porwanie Eweliny Bałdygi, gdzie porywacze ofiary działali bezwzględnie i bezkompromisowo. Sprawą porwanej studentki zajął się także detektyw Rutkowskich i swojego czasu sprawa ta była nagłośniona w mediach. Ojciec Eweliny, Józef Bałdyga, figurował na liście najbogatszych Polaków jako potentat rynku przetwórstwa mięsnego. Jego firma to JBB w Łysych pod Łomżą. Jako bogaty człowiek i ojciec 2 córek został wzięty na tzw. celownik porywaczy. 30 maja 2005 roku, około godziny 18, 21-letnia Ewelina po zajęciach na uczelni szła w kierunku parkingu samochodowego przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie. Dzielnica Mokotów. Tam zostawiła swoje auto. Nieopodal jej sportowego BMW stał biały Ford Transit. Aby wsiąść do swojego auta, Ewelina musiała znaleźć się pomiędzy samochodami. Zapis z kamery przemysłowej znajdującej się na budynku Banku Zachodniego WBK pokazuje parking przy ulicy Domaniewskiej 37A. Widać, jak obok BMW zatrzymuje się biały Ford Transit. Jednak nikt z tego samochodu nie wysiadł. Jakby na kogoś czekano. Tymczasem w kadrze kamery umieszczonej na budynku pojawia się Ewelina. Gdy wchodzi między Forda Transita a swoje BMW, wówczas gwałtownie otwierają się drzwi furgonetki. Za plecami Eweliny widać wysokiego mężczyznę, który chwyta ją za szyję i wciąga do Transita. Drzwi zamykają się, auto cofa i odjeżdża.
zanim jedzie osobowy samochód, który ubezpieczał porywaczy. W ten sam dzień znaleziono spalonego Forda Transita na ulicy Stoczniowców przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie. Dzień po porwaniu matka Eweliny, Barbara Bałdyga, złożyła zawiadomienie o zaginięciu córki. Zostałam powiadomiona na komendzie stołecznej, że moja córka Ewelina zamieszkała w Warszawie przy ulicy Słomińskiego. 30 maja została wciągnięta przez nieznane osoby do samochodu Ford Transit. W aktach sprawy między innymi możemy przeczytać, że rodzice Eweliny Bałdygi zgodzili się na współpracę ze śledczymi i użycie przez nich wszelkich środków technicznych, mając nadzieję, że odzyskają szybko porwaną córkę. Porywacze nawiązali pierwszy kontakt z rodziną studentki dopiero 5 czerwca 2005 roku. Józef Bałdyga zeznał, że tego dnia o 19.10 na numer jego żony zadzwonił nieznany mężczyzna i powiedział: Józef, nie rozłączaj się, zaraz coś ci powiem. Usłyszał w słuchawce. A potem porywacze odtworzyli z taśmy głos Eweliny. Ewelina przerażającym głosem powiedziała: zróbcie wszystko, żeby mnie zabili. Krzyczała i szlochała. Po krótkim czasie porywacze zadzwonili do Łukasza, chłopaka uprowadzonej dziewczyny. Jemu także odtworzono nagranie z głosem Eweliny błagającej o pomoc. Po jakimś czasie Józef Bałdyga otrzymał SMS-a. Zbieraj kasę, żebyś miał 500 tysięcy euro. Jak zbierzesz, wyślij SMS-a na ten numer i załatwimy sprawę. Porywacze dopytywali też, czy o sprawie została poinformowana policja. Ojciec porwanej Eweliny odpowiedział, że zbierze pieniądze, zapewniał także, że nie współpracuje i nie zamierza współpracować z policją, co nie było prawdą. W słuchawce usłyszał od porywacza: jak zrobisz tak, jak mówisz i policji nie będzie, to masz moje słowo, że jak najszybciej twoja córka będzie w domu. Nikt jej nie dotknął palcem, nie jesteśmy gwałcicielami, oświadczył. 10 czerwca 2005 roku porywacze zaczęli się coraz częściej uaktywniać. Od 20.30 do północy wielokrotnie kontaktowali się z rodziną uprowadzonej. Jesteś gotowy? Zapytali w jednym z SMS-ów. Bałdyga odpisał, że tak. To bierz sos i 5 dużych toreb reklamowych i leć pod dom swojego syna, rozkazali porywacze. Ojciec Eweliny odpisał, że jedzie z Łukaszem, bo sam słabo kieruje. W zeznaniach Józefa Bałdygi możemy przeczytać. Mówili mi, że mam jechać do Łomży, następnie do Wyszkowa, a potem do Warszawy. Powiedzieli, że mamy jechać pod główne wejście dworca Warszawa Centralna. Gdy już tam byliśmy, napisali: jedź szybko pod główne wejście do Mariota. Gdy dotarli na wskazane miejsce, otrzymali kolejnego SMS-a od porywaczy. Weź taksówkę i jedź pod hotel Ibis koło stadionu Polonii. Masz jechać sam. Bałdyga, będąc w taksówce, znowu dostał SMS-a od porywaczy. Czekaj, kur, bo coś się dzieje. Co się dzieje? Zapytał SMS-em Łukasz. Ja mu kazałem to napisać, wyjaśnił gangsterom po chwili Józef Bałdyga. To ty nie umiesz pisać i czytać? Drwili porywacze. Nie umiem pisać i czytać SMS-ów, bo nie mam okularów, odpowiedział Józef Bałdyga, wyjaśniając w ten sposób, dlaczego jedzie z nim Łukasz. Dobra, wsiadajcie we dwóch. Zostawicie auto pod hotelem Marriott i pojedziecie taksówką pod Ibisa, zarządzili porywacze. Gdy dojechali na Muranowską, przyszedł SMS i otrzymali kolejną wiadomość. Łukasz, ty lecisz dalej taksi z sosem, a stary idzie do hotelu i czeka. No i ja czekałem na Łukasza, aż wróci, zeznawał Józef Bałdyga. Chłopak Eweliny wrócił pod hotel Ibis po godzinie. Powiedział, że wozili go po Warszawie. Kazali mu jeździć z miejsca na miejsce. W pewnym momencie dostał wiadomość. Teraz słuchaj. Przekaż ojcu tej dziewczyny, że teraz to milion papieru i dziś ją gwałcimy za to, że są psy. Jazda do domu, bo cię zastrzelę serią z kałacha. Po otrzymaniu tego SMS-a wystraszony Łukasz zadzwonił natychmiast do ojca swojej dziewczyny. Panie Józefie, tam policja jest z jakimś panem? Nie, nie ma nikogo. Oni powiedzieli, że jest policja, że pan ją zawiadomił. Nie ma nikogo, powtórzył Bałdyga. To jadę do pana, bo mi tak kazali. 15 czerwca 2005 roku przyszło kolejnych kilka SMS-ów na telefon Barbary Bałdygi. Tym razem porywacze żądali już miliona euro za uwolnienie Eweliny. Pytali też o współpracę z policją i detektywem Rutkowskim.
Łukasz, odpisując porywaczom, zapewnił, że nie mają kontaktów ani z policją, ani z detektywem. Przekazał też, że rodzina nie jest w stanie zebrać żądanej kwoty. Zadłużyli się, mają 500 tysięcy euro i 160 tysięcy złotych. Odpisali, że mamy przyjechać pod tablicę z napisem Gmina Wyszków Wita. W dalszej części Józef Bałdyga zeznał. Porywacze zadzwonili do matki uprowadzonej Eweliny i odtworzyli z taśmy jej głos. Płakała i krzyczała, że obcięto jej włosy. Porywacze zastraszali, że jeszcze bardziej ją oszpecą. Napisali także, że dopuścili się wobec niej czynów lubieżnych. Ewelina miała być przez nich gwałcona. Grozili wówczas, że dziewczyna zostanie poddana torturom, jeśli nie otrzymają pieniędzy. 17 czerwca 2005 roku na trasie do Warszawy pod tablicą Gmina Wyszków Wita ojciec i brat Eweliny znaleźli białą torbę z blond włosami, po czym porywacze milczeli przez tydzień. 25 czerwca 2005 roku do Łukasza, chłopaka Eweliny, przyszła kolejna wiadomość SMS. Jedź wymieniać pieniądze na euro. Zakomunikowali, że pieniądze ma przekazać sam Łukasz i że wszystko ma się odbyć bez osób trzecich, a zwłaszcza policji. Zeznań Łukasza możemy odczytać. 28 czerwca 2005 roku na jego telefon przyszedł SMS od porywaczy z pytaniem: czy są pieniądze i jakim samochodem będę jechać? Odpisałem, że srebrnym Audi. Napisali, że pieniądze mają być luzem w dwóch reklamówkach, które mają być związane. Pojechałem do Warszawy, po około 30 minutach zatrzymałem się na stacji paliw przy ulicy Radzymińskiej. Następnie dostałem polecenie dojechać na dworzec Wileński. Tam kazali mi wziąć taksówkę i jechać do Carrefoura na trasie toruńskiej. W końcu skierowano go w okolice mostu Grota Roweckiego. Miał zatrzymać się pod mostem i czekać na kolejne instrukcje. Około północy kazano mu wjechać na stację Neste, po czym miał ją opuścić i zatrzymać się przy skręcie na Żoliborz. Chwilę później usłyszał z zewnątrz samochodu głos mężczyzny. Pierwszy raz go słyszałem, wyjaśnił Łukasz P. Nakazał mi podejść do ekranu dźwiękochłonnego. Gdy wyszedłem z samochodu, zobaczyłem mężczyznę ubranego na czarno w kominiarce i w rękawiczkach. Kazał mi rzucić pieniądze za ekran. Tak też uczyniłem. Pieniądze spadły za ekran, a mężczyzna zniknął. Wróciłem do domu Bałdygów. Przekazania okupu nie monitorowała policja. Mimo przejęcia przez porywaczy okupu, Ewelina nie została uwolniona. W czasie śledztwa pojawił się wątek, czy chłopak Eweliny Łukasz mógł mieć coś wspólnego z porwaniem jego dziewczyny. W swoich zeznaniach wykluczyła to siostra Eweliny, twierdząc, że Łukasz bardzo to przeżywał i w jej odczuciu było to prawdziwe i nieudawane. Zdarzało mu się też płakać. O tym, że będzie on pomagał jej ojcu w sprawie okupu, była decyzją całej rodziny. W miejscowości Guty na Mazurach, gdzie poznali się Ewelina i Łukasz, mogli bywać też inni bohaterowie tej mrocznej historii. Tu pojawia się Tomasz R., pseudonim Pikus, domniemany pomysłodawca uprowadzenia Eweliny. Ten wątek pojawia się w zeznaniach wielu osób, między innymi Grzegorza K., pseudonim Ojciec, który opowiedział, że Pikus bywał na tej działce koło Pisza należącej do Bałdygów. Dziennikarz śledczy Janusz Szosta, kiedy zbierał informacje do swoich książek, zadał pytanie gangsterowi pseudonim Koniu, który, jak wspomniałem wcześniej, poszedł na współpracę z organami ścigania. Szostak zapytał go, czy według pana ojciec brał udział w porwaniu Eweliny Bałdygi. Koniu odpowiedział: oczywiście, że brał. Od samego początku w tym uczestniczył. Ja byłem wtedy na wolności i ja jako pierwsza osoba razem z Jankiem jeździliśmy za tą dziewczyną. Obserwowaliśmy ją na zlecenie Tomasza R., pseudonim Pikus, ale decyzję podejmował Wojtas z ojcem. Z pomysłem porwania tej dziewczyny przyszedł Pikus. Może 2-3 razy jeździłem z Januszem i obserwowałem tę dziewczynę. Wkrótce zostałem zatrzymany w innej sprawie i trafiłem do aresztu. Zresztą Wojtas też. Ale mimo tego dziewczyna została uprowadzona. Ojciec był od początku przy tej sprawie. Przyznał się nawet do tego, a potem się wycofał. On zawsze i wszędzie był niewinny. On nigdy nic nie zrobił. Nie przyznał się do tego, że brał udział w porwaniach.
Twierdzi, że był tego nieświadomy i nie wiedział, że to porwanie. Szostak. Mnie też się przyznał do udziału w porwaniu Eweliny. Dlaczego według pana on w tej sprawie przyznaje się i potem wycofuje? Koniu. Nie mam pojęcia. To oszust i krętacz. W 2010 roku był oskarżony w Łodzi za kierowanie grupą przestępczą i handel narkotykami. Aby się ratować, pomówił sędziego, że dał mu 100 tysięcy złotych łapówki. No to dostał później 15 lat, a w apelacji zdjęli mu do 13 lat. Szostak. Czy pana zdaniem Pikus był wtyczką CBŚ w strukturach Mokotowa? Koniu. Tylko ojciec może tak powiedzieć, bo jest na niego cięty. Dlaczego? Pyta Szostak. Ojciec oszukał wszystkich na okupie za Ewelinę Bałdygę. Jako pierwszy podjął te pieniądze. Odebrał co było i część tej kasy wziął sobie. Pieniądze nie poszły dalej i nikomu o tym nie powiedział. Pikus miał w środku kogoś i doskonale wiedział, ile poszło okupu. Wtedy złapali ojca. Ostro pobili, trzymali go w komórce. Oddał więcej niż ukradł i to jest ból ojca do Pikusa. Dlatego on go tak nie lubi. Dostał konkretny wpier od ludzi Pikusa, ale on się do tego nie przyznaje. Na sali sądowej zadałem mu pytanie na ten temat. Krzyczał, to nieprawda, to nieprawda. Oprócz porwań Wojtas ma także na sumieniu najcięższe zbrodnie. Wspólnie z innym niebezpiecznym gangsterem Robertem M. pseudonim Temit pozbawili życia Tomasza M. pseudonim Max i Jacka P. pseudonim Postek. Bandyci wywieźli ich do lasu w miejscowości Parcela Obory, niedaleko Konstancina Jeziorna. Tam przez niemal 3 godziny znęcali się nad nimi, po czym ofiary zatłukli na śmierć ciosami zadanymi toporkiem. Do tej krwawej zbrodni doszło we wrześniu 2002 roku. Natomiast ciała Maxa i Postka wykopano z ziemi 12 lat później, w maju 2014 roku. Za te zbrodnie Wojciech S., pseudonim Wojtas, został skazany na najwyższy wymiar kary dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz tego wyroku na swoim koncie ma jeszcze kilka innych. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 40 latach odsiadki. Grzegorz K., pseudonim Ojciec, ma na swoim koncie prawomocny wyrok 13 lat pozbawienia wolności. Ale w 2021 roku doszły mu kolejne zarzuty, które postawiono mu wraz z innymi gangsterami z odłamu grupy mokotowskiej, którzy także zajmowali się porwaniami dla okupu. Ojciec jest oskarżony z takimi ludźmi jak Sebastian L. pseudonim Lepa, Artur N. pseudonim Arci, Krzysztof M. pseudonim Mikuś, Oskar Z., Krzysztof B., Robert B., Grzegorz A., Piotr M. i Tomasz D., którzy łącznie usłyszeli 33 zarzuty popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. I tym akcentem żegnam się z wami, do usłyszenia i pozdrawiam.